To jest normalnie, jestem gangsterem! Nie, nie rob tego! Hej, hej, siemaneczko, witam was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Życia Lorda. Ziomeczki, nie wiem co tu się podziało, co to jest za chata, nie wiem co się stało, bo za odcinkami nie było mnie 3 dni na serwerze. Ostatnio budowałem tutaj taką małą faremkę dla naszych zwierzątek, przygarnąłem te konie, co, czy te osły, co z tym widzieliśmy. I tutaj mamy w ogóle plamy, które chyba były na odcinku, nie pamiętam totalnie. Tu się coś odwaliło, to zrobiliśmy z vlogowcem, tam jest w ogóle wieża, którą zbudował vlogowiec poza odcinkami. Więc no, tam, nie wiem czy to pokazywałem, jak robiłem tą ścianę tutaj ze szkła. Dzisiaj nie będziemy gridować chaty, dzisiaj będziemy robić najprawdopodobniej port i wybierzemy się w miejsce, które wybudowaliśmy tam dalej. Ale najpierw pokażę wam, tutaj zrobiliśmy miejsce na łódki, tutaj trzymam te łódki. W tym miejscu są one za tymi płotkami. Są one schowane, więc co, pokażę wam jeszcze chatę, bo tu chyba się cokolwiek nie zmieniło, tak mi się wydaje, czekajcie. Tu nic się do końca tak nie zmieniło z tego co widzę, są te dwa banery, nie wiem czy one były. Bo było mega dużo pilagerów i to wam pokażę teraz. Puszczam timelapse, puszczam po prostu timelapse tego jak się klepałem z tymi pilagerami. Masz timelapse. Więc co, idziemy teraz w stronę bazy vlogowca. Jeszcze tu jajko zapisane. Wykluje się? No niestety nie, ale tutaj mamy dużo jajeczek, więc mam nadzieję, że będzie jakiś chicken mały, bo tu w ogóle prowadziłem kilka nowych chickenów, w ogóle świnka mamy nową. Uwaga, jajko, nie ma jajka, niestety, dobra, idziemy. Więc co teraz? Teraz pójdziemy, pokażę wam tutaj coś stało, nie wiem czy to pokazywałem wszystko, ale dobra, pokażę jeszcze raz. Tu mamy mościk, który zrobił vlogowiec. Podlaską drogę tak zwaną, tutaj mamy na tabliczce Podlaska droga, czyli tutaj taką drogę z dziurami. Tutaj nie wiem od kiedy tu jest ten koń, jego tu poprzednio nie było i te owce były kolorowe w ogóle. Co tu się podziało vlogowie, coś ty zrobił, czy widziałem ten koń, był kiedyś tam gdzieś dalej, widziałem w ogóle na odcinku jednego ziomeczka, który gra na serwie. Ała, tu jest szkielet. Kupaku ty w boku, gin, dobra. Okej, okay. Chodźmy zobaczyć co się stało w tej wieży. No nie, komunistyczne imperium anime, co tu kapten nazwał? Mamy serduszko, nie wiem kto je wybudował, nie wiem co się stało w ogóle, skąd ono się wzięło. Ono jest z Netheraku, mamy tam portal do Netheru, będziesz tos. No. Tu mamy, wow, ale to wieża fajnie wygląda. Od kiedy ten frame jeszcze tak kłaść? Wow, to jest chyba telewizor mi się wydaje, wow. Od kiedy to jest takie partikle redstone'owe? Mamy mapkę, to jest z tego co wiem polskiego logowca, prawda? Tu mamy kolejny telewizor chyba, czy to jest obraz, nie wiem. Ło, tu jest puste, co tu mieszka? Diamentowy kamerzysta, więc mamy nowego gracza. Na serwerze w wiosce diamentowy kamerzysta, mamy polskiego blogowca, to jest jego łóżeczko. I w ogóle mamy pewno nowych graczy, mamy Tomak Shilov, nie wiem kto to jest, tu ma 40 deadów, jak można tyle razy deadnąć. Young Marty znam, Biały Kot znam, Kot Super Polska, nie mam pojęcia kto to jest, Gajes, Furuhash i nie wiem też kto to jest. Mitraszek kojarzę, Agarka nie wiem, a czy dobra, wiem, żartuję. Mr. Joker też go pierwszy raz widzę, on jest widzę na serwie. I Carvex Games też go nie znam. Wyskoczymy tutaj, spróbujmy, uwaga, udaje mi się, uda mi się. Udało się, idealnie na kratkę skoczyłem z tej wieży. Dobrze, więc teraz pójdźmy do wioski, jeszcze raz ogarnę kilka rzeczy i będziemy wruszać tam, pokażę wam co tam znalazłem, ponieważ to naprawdę sztosowe miejsce, ubierzemy jeszcze tylko klatę i lecimy. O nie, deszcz, słyszę pigmana. O kurde, ej, tu jest serio pigman, patrzcie. Dobra, klepiemy go. Bierzemy go, o nie, nowy gracz. Znaczy no, nie na konie. Okej, zrobię. Okej, ziomeczki, lecimy. Co teraz? Tu jest takie mega ładne miejsce, no mi się mega podoba, muszę tu się kiedyś zbuduję, tu powinien taką nad wodą, nad jeziorem taką willę zrobić. Nie wiem, coś kiedyś ogarnie, chyba że tu żółwie przeniesiemy, to by było też fajne. O, łódeczka tu jest, jak fajnie. Wow, tu vlogowiec pewnie już swoje zrobił. Mamy netherbliki, patrzcie. No fajnie. Okej. Więc wsiadamy do łódki i lecimy. Widzimy się już jak będę w naszym miejscu. Okej, ziomeczki, zobaczcie, jesteśmy już na biomie. Jest tu naprawdę mega. Może tu kiedyś coś budujemy, może jakąś kopalnię albo nie wiem, jakąś fabrykę z vlogowcem byśmy tu zbudowali z kamerzystą. Nie wiem, o kurde, padłem do wody. Ło, tu jest pewnie zimne.
Współczuję temu mojemu Steve'owi. Czy nie jest Steve, to jest moja postać, no. Kurde, co tu jest? Jakiś kejwik. Wygląda to fajnie. No mi się to podoba, ale ten biom w sumie dałoby się dać pod jakieś nagrywki takie typu jakieś fabuła albo coś, wiecie, jakieś challenge, mogliśmy na przykład nagrać, nie wiem. Jakiś challenge by tu był. Okej, więc co? Jestem gangsterem, to jest porwanie! Kurde, ej stop! Kurde, stop! Ej, kim ty jesteś? Co jest? O, odejdź, odejdź! To jest porwanie, jestem gangsterem! Nie, nie rob tego! Shit! Kurde, co jest? Ja pierdzielę, gdzie ja jestem? Co tutaj jest? Baner pilagerów, czyżby to byli ci sami pilagerzy, którzy puścili nam żółwie? Jakąś skrzynkę, jakiś kilof, nie wiem. Co tu się dzieje? Nie wchodzić, gangster. Kim jest ten gangster? Co tu się w ogóle dzieje? Nie wiem, musimy stąd spinkalać, tu jest w ogóle jakaś dziura. O kurde! A ty gdzie? Gdzie? Co jest? I co teraz? Nie wiem. Podpisuj to, Inoros. Co, to? Tak. Co mam zrobić? Co mam pisać? Podpisuj to po prostu, tutaj masz kropeczki, podpisuj to po prostu. Co mam napisać? Co mam pisać? Twój podpis. M129, masz. Co jeszcze? Tyle. Tyle. Co to jest? Świetnie. Zgoda, żebym zamieszkał w twojej wiosce. O kurde.